siłownia Maniac Gym, czyli mój nowy drugi dom. Jak już oglądacie mój YouTube, jak nie, to zapraszam. Mogliście zauważyć, że zmieniłem siłownię. Także dzisiaj trening tutaj, a trening z Mańkiem na Maniaku, a zaraz się przekonacie. I przede wszystkim, jak już zaprosiłem Was na mój YouTube, to zapraszam Was do subskrybowania, zostawiania łapki w górę oczywiście, komentarza i na kod Davik macie 10% taniej na wszystkie suple na musclepower.pl. Chyba przedtreningówka się za szybko wkręciła, dlatego tak mówię, tak bla 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 bla, ale lecimy, przywitamy się z gościem i działamy. Tak jak mówiłem, Maniak w Maniaku, także witamy gościa i ile lat temu tutaj byłeś? 10, tak? 10, no. Właśnie, 10 lat temu. I takie pierwsze pytanie, wiem, trochę z nudów takie, bo kulturystyczne typowo na początek, ale ćwiczysz tyle lat, prawda? Bo już ile to 21? 21 lat. I czy to ciągle jest dla ciebie to samo, czy nadal masz jakieś nowe rzeczy, które wiesz, które przyswajasz, które się uczysz? Czy jest ciągle coś nowego, bo wiesz, bo ciągle mówią ludzie, a kulturystyka jest nudna i to ciągle to samo. Kurczę, słuchaj, przez te wszystkie lata tyle czasu upłynęło, a człowiek cały czas i się nowych rzeczy nauczył, cały czas coś się zmienia, cały czas są jakieś nowości. Teraz chociażby nawet, nie wiem, treningi dają mi samą przyjemność, bo coś nowego się dzieje. Nie jestem, wiesz, nie trenuję jakimś tam już klasycznym splitem, trochę odszedłem od tego, próbuję czegoś nowego. Nie wiem, no mam tak, że jaram się po prostu tym procesem. I wiesz, i mam jakiś tam plan swój, wiem, jakie mam braki i to też mnie motywuje w dalszym ciągu, że muszę gdzieś tam coś gonić, wiesz, więc są zawodnicy pro na świecie, wiem, ile mi brakuje do nich i to jest właśnie takie napędzające, że już nie mam takiego okresu w swoim, nie mam czasu takiego okresu, żeby mówić, nie chcę mi się, nie mam czasu, może nie pójdę, tylko teraz jestem tak zajarany i wiesz, miałem, no okej, miałem po zawodach taki tydzień czy półtorej, że odpoczywałem, powiedziałem sobie, nie, nic nie robię, mi się po prostu już teraz nie chce i należy mi się odpoczynek. Ale zaraz chwilę wróciłem, jak znowu zacząłem trenować, znowu wszedłem w gaz i cały czas mam przyjemność, no teraz jestem tutaj, wiesz, tak cały czas się jaram jak na prepie, jak taki młody, świeży, kurde, siłownia, to mogę siedzieć, nie wychodzić i napierdzielać cały czas. No i cieszę się z tego, że cały czas mam przyjemność z tej grupy. Działacie właśnie blokami treningowymi, prawda? No po 4 tygodnie teraz. No właśnie, i po tym bloku robicie jakąś pauzę, przerwę, deload, devolve? Właśnie ten tydzień jest tą pauzą. Te 4 dni, które byłem na krótkim wyjeździe za granicą, to też podciągnąłem po ten deload. I tak sobie postanowiłem z Grześkiem, ja to wymyśliłem taki plan, że po tym bloku treningowym robimy sobie tydzień lekkiego deloadu, ale trenujemy splitem, czyli przepracowujemy sobie wszystkie partie mięśniowe po kolei, tak jak trenowaliśmy do tej pory wcześniej przed tymi blokami treningowymi, po to, żeby sobie całościowo ruszyć dany mięsień, nie? Czyli na przykład zrobimy 6 ćwiczeń na plecy, tam 8 ćwiczeń na nogi, 5 na klatkę i sobie 5 dni treningowych robimy, tylko że lekko. Chociaż wiesz, no nie miało być lekko, ale wyszło. To wczoraj też się śmiałem właśnie z Grześkiem. I znowu wracamy na kolejny blok treningowy, już skupiamy się na maksa znowu i wszystko wiesz pod tabelki, nie? Rozpisane powtórzenia, rozpisane RIR. No i cała objętość treningowa będzie wzrastała z tygodnia na tydzień, znowu przez 4 tygodnie, a tym razem priorytet to jest klatka będzie. I chyba barki delikatnie jeszcze. Właśnie, bo wy działacie tak trochę inaczej teraz, że nie ma na przykład treningu, znaczy inaczej, jest na przykład trening klatki, ale nie jest powiedziane, że nie wrzucicie na przykład tyłu barku czy bicepsa. No tak, tak. No, wszystko jest tak podzielone, że barki mieliśmy w tym ostatnim bloku treningowym podzielone na trzy aktony. Przód, bok, tył. I na każdym treningu były inne ćwiczenia. Tylko dwa ćwiczenia, a objętość treningowa 6 ćwiczeń w ciągu tygodnia wychodziła i tak, i tak. I powiem Ci, że to dla mnie sprawdzało się najlepiej. Nie czułem się jakiś tam zajechany na każdym treningu tej danej partii, bo wiesz, 2 ćwiczenia na barki zrobiłem przód, no to nie mogłem się czuć zajechany, nie? Ale jeżeli na przykład robiliśmy 3 ćwiczenia na plecy, później 3 ćwiczenia na nogi, między innymi były przysiady w tych ćwiczeniach, no to już wtedy zaczynała się naprawdę zabawa, nie?
to zupełnie inne podejście. I tak jak mówisz, to wtedy nie nudzi, chociaż poziomie pro to nie może. Słuchaj, nie nudzi, bo co tydzień, ja nie czytam swoich treningów, tylko co tydzień przychodzę przez poniedziałek i patrzę, jest lista i patrzę, o kurde, o dzisiaj będzie. Wiem, o co chodzi. Znaczy, wiem, jakie będą ćwiczenia, bo na przykład pamiętam z poprzedniego tygodnia, ale już widzę nowa ilość powtórzeń, nowa ilość serii i to co tydzień wzrasta, nie? I wiem, że czwarty tydzień sobie myślę, o kurde, do czwartego tygodnia to już będzie masakra. I ten czwarty dzień zawsze jest taką kumulacją tego wszystkiego i wtedy jest naprawdę taki zapierdol solidny. No i ten tak nakręca, bo wiesz, cały czas coś się dzieje, nie? Czasami trzeba po prostu robić coś nowego, a z drugiej strony to są stare i stare zasady. No, progresja powoli, z dnia na dzień. No wiesz, kłamot też musi być, tylko oczywiście. To co mówiłem wczoraj na podcaście z Kacprem, teraz nie skupiam się na tym, żeby kłamot tylko był, bo musi być, tylko dokładam w tych miejscach, gdzie mam jakieś tam braki, czyli w plecach, gdzie tam plecy mi brakowały, gdzieś tam ten czworoboczny był słaby, no to w tych, na tych partiach skupiam się najbardziej. Czyli kłamot, ale przeniesiony tym, co trzeba. Tak, no, przemyślane tylko... wszystko. Tak, dobra. No wiesz, jak kiedyś było. Przychodzisz na siłownię i sobie myślisz, dobra, zrobię to, później zrobię tamto i sobie pójdę gdzieś tam jeszcze, nie? No i tak się trenowało, no większość ludzi tak trenowała. Tak, większość tak bezmyślnie, ale teraz te plany idą do przodu i dzięki temu myślę, że jest mniej kontuzji też. No, ja się cieszę, że tu idzie do przodu. No, oczywiście, no o to chodzi. Dobra, my też idziemy do przodu. Z 4-5 ruchów i następna już pracującą sobie zrobimy. Dobre. Na początku ciężko było przystosować się do tego, że są jakieś ograniczenia. Bo wiesz, zawsze było tak, że napiżdżasz po prostu tyle, ile fabryka dała każdą serię do odcinki, a tutaj nagle wiesz, Grzesiek mówi, no to mamy RIR 4. No to już ciężar jest mniejszy od razu. Jeszcze no. Dawaj. Dobrze dociągnął. No ale później wiem, że z tygodnia na tydzień ta poprzeczka rośnie. I ten pierwszy tydzień zawsze jest taki przełomowy, bo to jest nowość zupełna. I takie, wiesz, badanie terenu. No jak wybadamy teren, no to po prostu się dostosowuje do planu, już teraz nie marudzę. Słuchaj, ja jestem, wychodzę z tego założenia, że jak dostaję plan od trenera, to ja nie pytam, a dlaczego, no a po co mam to zrobić, a dlaczego muszę to robić, a ja sugeruję, może byśmy zrobili coś innego. Ostatnio dostaję ankietę od nowego gościa, gość ma 2 lata przerwy od treningu, w ankiecie nic mi nie napisał o swoich treningach, o sobie, tylko dostał plan treningowy, myślę, że nie będę mu dawał coś trudnego, bo kurwa jest świeżakiem praktycznie, nie? A chłop mi pisze, wiesz co, spodziewałem się, że dostanę od Ciebie push-pull na wysokiej objętości, bo tak do tej pory trenowałem, było zajebiście. No zajebiście, że trenowałeś to 2 lata temu. 2 lata temu. Nie wspomniałeś w ogóle o tym w ankiecie. No kurwa nie, miałem to zgadnąć, a poza tym dla gościa jakiś mocno objętościowy push-pull, to za 2 tygodnie chłopa by nie było, kurwa. Nie, trzeba mierzyć siłę na zamiary no. Też. Wiesz, bardzo dobrze o tym mówił Marek Fischer, że podejście u większości 80-20 jednak się sprawdzi. Bo tak jak rozmawialiśmy, dlaczego nie ma mega siłowni, wiesz o co chodzi? Dlatego nie ma mega siłowni, bo ćwiczących powiedzmy w Białymstoku tak intensywnie jest 10 osób. Chodzi mi o to, że wiesz, na stopniu zawodniczym, a ćwiczących ogólnie 5 tysięcy, wiesz o co chodzi, z 5 tysięcy jest. I po co dla 5 tysięcy osób taka maszyna, na ale takim ćwiczeniu. Jak niektórzy ćwiczą jak... No jak niektórzy po prostu ćwiczą, żeby wiesz, się poruszać. Jak P, nie? Sam, luźno, dobra. Sam, dawaj jeszcze. Dawaj, sam robisz, luźno. Trochę niżej, dawaj, aż dół pleców, o, tu chodzi. No jeszcze 2, raz, o. Jeszcze 1, dawaj, hop. O tak, okej. Okay. Ja zawsze do końca trzymam, żebyś, wiesz, nie poszło coś, broń Boże. Okej, okay, dawaj.
Sam. Dawaj, tak, ładnie. Hop. Dawaj. Hop. Dawaj, hop. Sam. 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 Jeszcze luźno, luźno. Sam robisz? Sam. Jeszcze dwa. Raz. Sam. O tak, jeszcze jeden. Sam. Jeszcze jeden. O! Okej, pomagam, pomagam. Super. Jeszcze jeden. No doszło, kurwa. Aż ja poczułem. Aż weszło. Aż ty bicep zrobiłeś. Nie, właśnie w plecy. Właśnie, nie tęsknisz, że czasami amatorów, gdzie mogłeś, wiesz, no miałeś mniej, tak, że tak to nazwę, więcej terminów, bo więcej opcji. Nie, słuchaj, w pro też jest dużo opcji, tylko, tak, ale wiesz, tylko na bardziej zasadzie... się człowiek może zdołować. No, ale, olej, ale do mnie olej mówił. Jesteś w tym samym miejscu, gdzie ja byłem kiedyś, jak zaczynałem, że jedziesz na zawody i wiesz, że kurwa będzie ciężko. No, a wiesz, będzie, a jak jechałem na amatorskie, to już wiedziałem, że jestem jednym, który może z tych co się liczyć, nie? No już poznałeś i też i Emilio. Mentalność była inna już. Tak. A wiesz, ja na tym New York Pride zobaczyłem zawodników na backstage'u, to od razu mi spadła samoocena. I ja wyszedłem do mnie, później mówili ci ludzie, którzy ze mną przyszli, później: Maniek, ty kurwa taki przygaszony wyszedłeś, taki kurwa smutny. A ja tylko, wiesz, jak zobaczyłem kurwa Blessinga, Griffena, Rodriguez'a, myślę, o kurwa, że ja myślę sobie, ja pierdolę, to już to wstyd, ja będę wyglądał przy nich jak pewnie jak ten młodszy syn niedorozwinięty. Ale nie? Duża różnica była pomiędzy wyjściem tym, co byłeś w top 5, a w tym, co byłeś w New Yorku, bo na New Yorku, tak jak mówisz, wyszedłeś taki... No przygaszony byłem. No. Tam już, wiesz, byłeś pewniejszy siebie, spokojniejszy, no. Była duża różnica. Do samego dołu. Dawaj, jeszcze. Rozciągnij i pięknie. Dawaj. Ładna maszyna, trzeba wykorzystać na parki. Sam. Dawaj. Sam. Jeszcze dwa. Raz. Sam robisz. Jeszcze dwa, dawaj, raz. Sam. Jeszcze jeden. Już 12 było. Dawaj. Dobra, już kazał. Ale się rękę zabrał. Dodatkowy. Dawaj. Jeszcze, sam. Sam, dawaj. Jeszcze. Dawaj, sam. Jeszcze trzy. Dwa. I ostatni. Dawaj, raz. Będziemy sobie robili tutaj przyciąganie jednorącz. Jak teraz zobaczycie, to jest taki rydwan do pleców, ale bardzo fajnie działa, bo znowu wykonuje pracę praktycznie za nas. Jedynie co, to musimy trzymać bark w dół i rozciągać i pracować. Musimy pociągnąć delikatnie. Ja tylko pociągnę. No, jak Pawlak. I na wiązkie koszuli streka. I koszulę, dobrze, zdjąłem, bo bym porwał na plecach pewnie. Maszyna hoista. Bardzo fajna. Bo ty mistrza Polski w IFBB miałeś w których latach? 15, 16. I 17? Nie, 17 nie. 17 już miałem bana. To sobie robiłem swoje treningi i redukcje. I wiesz, ale zdołowany byłem, bo myślałem, że o Jezu, kariera, koniec. Ale naprawdę to wtedy dopiero mi się wszystko otworzyło. Wiesz, wtedy przy okazji... zaczął Turbo Cox. Nie, Turbo Cox się zaczął w 15 już. W 15 już. Tak. Właściwie tak, jeździłeś wtedy, no już. A wiesz, jak federacje się podzieliły, no to dla mnie jeszcze lepiej było wtedy. No tak. Kurwa, fajnie. Rydwan, dobrze nazwałeś. Pierwsza seria robocza, dwie będą tutaj, zakres 10 do 12 i działamy jednorącz. Jak widzieliście, na dole robię specjalnie w rozciągnięciu małą pauzę. Dlaczego? Bo chcę się skupić tutaj na pracy, nie chcę za bardzo szarpać, żeby tylko działać najszerszym, tak? Ja jestem akurat bardzo pedantycznie, podchodzę ostatnio, aż za bardzo czasami do techniki, ale mi to się podoba i jakoś tam działa chyba. Jeszcze sam zrobię. Okej, teraz. No super, jeszcze jeden. Super, 12? Wyszło 13 i 2 z twoją pomocą. Także twoje... Czyli ja 5 i 2 z twoją pomocą. Ale wyciskałeś w trójboju, ile wyciskałeś? W trójboju? A to było, wiesz, 20 lat. Ale miałem 20 lat, to wiesz, na zaliczenie wycisnąłem 140. A to ale, wiesz, 20... ale miałem właśnie problem zawsze z tą klatką, żeby wycisnąć i żeby zaliczyć ten ciężar. 6, tak jest. Sam, 7. Sam, dawaj, 8. Luźno, dawaj.
Dycha? Sam. Dawaj, nie pomagam nawet. Dobra, luźno sam. Coś nie forsujemy, dobra? Dawaj. Dawaj. Jeszcze dwa i koniec. Dawaj, raz. Jeszcze, dawaj. Raz. Sam, okej, okej, okej. Nie chcę, żebyś forsował, wiesz, przyczepę. Rozmawiałeś też z wieloma kulturystami, który ci tak przypadł do gustu, ale nie sylwetkowo, tylko zgadki. Zgadki? No. O kurde, tak dużo ich było. Spoko, są ogólnie, nie są tacy, wiesz, jacyś przymuleni. Nie, no to wszystkich... chodzi ci o nagrywanie, tak jak nagrywałem z kimś, tak? Czy... Nie, że gadanie po prostu z takim kulturystą. Ale wiesz, za granicą? Za granicą, czy... za granicą. To Dorian Haywood. Haywood? Tak. Czyli on trener taki, Antona. On taki jest... No nie, to on startuje. On normalnie startuje. A, Haywood. Dorian, dobra, Haywood. Pomyliłem. Taki kurwa przyjący, taki duży, wielki chłop. Chodzi, wiesz, tam tak, kupie. Taki nabuzowany na scenie. Kurwa, jest. Strasznie. Haywood. Jest taki sam. Taki z Hamiltonem pomyliłem. O. ADHD chodzące. Ale człowieku, bro, kurwa, ty przytula się. Fajnie. Piątki zbija, no spoko było, nie? A Blessing? A Blessing w ogóle taki, wiesz, odcięty od rzeczywistości. Chodził, wiesz, sam, jak się rozgrzał do go. Skupiony strasznie, może był skupiony, albo może po prostu taki trochę gwiazdorzył. Może grał też, wiesz. Ale już taki był w ogóle, wiesz, niedostępny, nie? Muzilla na przykład, żeśmy na backstage'u, no to z nim parę zdań tam wymieniłem. A Ole? Kto? Też jest sympatyczny, Ole się zdawał, to Ole Gere. A, Tio, no tak, Tio spoko jest, no. Z nim już, wiesz, jak kolejne zawody robiliśmy, to już jak w Toronto się witaliśmy, to już kurwa, już misia były nawet, nie? Fajnie. No. No to inne podejście też chyba, tak, mi się wydaje, najlepszy, że... był Muzilla. Remiś do niego mówi, dlaczego nie pracujesz już z tym, z... Mauro. Z Mauro. On mówi, Mauro? No, 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 Mauro, no, no. O, no, no, kurwa, tam 20 razy go powtórzył, no. I zaśmialiśmy się tylko, nie wiem dlaczego, ale strasznie był taki cięty, widać, na to. On powiedział, że Mauro miał wyjebany bebek. Miał. W tamtym roku. I kurwa, że się czuł tylko cały czas. A teraz stawia nagle taka, progres i kurwa kwalifikacja na Olimpię z punktów praktycznie. Dawaj sam, luźno. Dawaj sam. Luźno. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Atmosfera to jest fajniejsza w prostach, oczywiście. I wiesz, i da też otoczka, no i plus tego jest taki, że spotykasz ludzi, których do tej pory widziałeś tego na Instagramie, jak ja widziałem Jacka teraz stał na przykład obok mnie, Sadik sobie przychodził obok mnie, no wiesz, patrzysz na gościa, myślisz, ja pierdolę, to ten chłop, nie? I to jest takie motywujące. A mnie, to co powiedziałem na początku, mnie kręci to, że ja cały czas wiem, że mogę iść do przodu i gonić króliczka. Bo w amatorach co? Kolejne zwycięstwo gdzieś tam na jakimś pro qualifier, no to co mi to daje, nie? A powiedz mi tak, 2017, cofamy się, prawda? Wygrywasz Mistrzostwo Polski, myślałeś wtedy, tak myślałeś sobie, a będzie Tomczuk stał z... No co? Nie będę tutaj nazwiskami rzucał, bo wiesz, kiedyś było... No ale powiedzmy z Winklarem? No myślałem, co? Miałeś kurde. Takie, a nie, kiedyś no, z nim stanę. Nie, nie, nie miałem czegoś takiego, okay. Właśnie. Właśnie wiesz, ja to co tam zawsze mówiłem, że wydawało mi się, że ci zawodnicy to jest taki nieosiągalny świat dla nas, tym bardziej na przykład dla mnie, że nie ma opcji w ogóle, żeby tam się zbliżyć, nie? A widzisz, jak oglądaliśmy zdjęcia i tam stoisz na przykład gdzieś tam przy jakichś tam zawodnikach tych mega, super, ekstra, najbardziej znanych i najlepszych, no to tam nie ma jakiejś dysproporcji między nami. Oni jest, no nie zjadają mnie kurwa o tak, nie? Że ja tam ginę przy nich. Tylko po prostu są debetale, są trochę masowo więksi, ale nie ma takiego przypadku, takiej przypadku, jak kiedyś myślałem, że... Tylko, że też ja się porównywałem do, wiesz, do Jacka Tlera, no, tak. Albo do Roniego, nie? Przemy, no to tych gości raczej no, nikt nie przebije. No tych to nikt nie podskoczy, no tak. No to nie ma takich, ale tych Europejczyków takich to myślę, że możemy gonić. Ty masz też młody wiek, jeszcze masz przynajmniej ja 12-15 lat startu przed sobą. Tak. Te karty myślę, że zrobisz po prostu od ako przy kolejnym starcie. A później, dlatego ja to kibicuję zawodnikom, wiesz, żeby nas było jak najwięcej. No oczywiście. Ja nikomu nie bronię. Dla mnie by było zajebiście, żeby na przykład jechało na zawody 15 zawodników z Polski ciężkich, kurwa, na zawody pro. Teraz 15 to nawet chyba nie wychodzi, wiesz. Tak, ale wiesz, ale żeby to też byli tacy zawodnicy, którzy mogą godnie reprezentować, żeby to nie było wstydu żadnego, nie? Wiesz, chociaż nawet takie małe detale jak prezencja to już mają duże bardzo znaczenie, bo sam wiesz, że pozowanie u nas... Kuleje. Mocno. No ale wiesz, pozowanie to jest jedno. Ale już idzie do przodu. A wiesz, co zauważyłem, co wiem, co jest bardzo ważne w prosach? Show. Tak. No kurwa, tam jest show, to jest najważniejsze. Powiem ci, że układami dowolnymi to ci chłopcy robią sobie kilka miejsc nawet wyżej.
Nie wiem, czy widziałeś. Niby się nie liczą. A widziałeś układ Tio? Jaki robi? Piękne. No stary, to jest po prostu jak ja. Coś z Samsonem. No gość kurwa szpagę na koniec napierdala, wszystko pod muzykę, każdy ruch i to takie energiczne, ale widziałem zresztą jego teraz filmik, jak się tam wrzuca na treningu, widziałem tam wiesz, chodzi sobie i te... Tańczy i widać, że po prostu umie, ma dobry. Ma taki dryg do tego. To tak jak Samson, powiem ci, kiedyś z Samsonem pozowałem i tak, puściłem mu muzykę, do której ja chciałem robić układ dowolny. I on od razu sam zrobił tak, puch, posuje, a ja... Kurwa, skąd to wyrazło? To trzeba dryg mieć też do dosłownie tego. Dosłownie o tak zrobił, pyk, pyk, pyk. Puch, cały układ. A ja tak. No. Wiesz, no po prostu ktoś się rodzi. To tak jak ktoś się rodzi, wiesz, nie wiem, bierzemy piłkę, rzuci po spódnicy i od razu leci i mówisz, no po spódnicy źle. Ale trafił. Tak. Wiesz, Blessing zrobił 3-minutowy układ dokładnie, bo ktoś nam policzył. Muzykę mu wyłączyli, a on dalej jeszcze to kontynuował przez minutę. Miał przez 4 minuty wyłączony układ dowolny. Ale wiesz, mu muzykę wyłączyli? Nie temu muzykę, bo też się zastanawiali. No. On tam słowa brzydkie miał. Aha. Wyłączyli mu, bo on tam... Aha, okej. Okay. No. Ja myślałem, że po prostu się skończył nie, tam było chyba... Ty, ale kurwa, coś. Ile czasu trwał układ? 3 minuty, bite, kurwa, na gość napierdalał. Wyłączyli mu muzę, on jeszcze zrobił układ, podziękowo sobie zszedł. Ja dostałem, myślę, kurwa, ja wyjdę na 30 sekund, jakbyś zrobił tą swoją prowizorkę, myślę, ale wstyd, kurwa. No i właśnie do tego między innymi, wiesz, ja jeszcze wychodziłem prawie ostatni na scenę, nie? A Blessing był pierwszy praktycznie, czy trzeci, no. I Tomczyk, no tak. Dobra. No i wiesz, i patrzyłeś na jego gościa, powiedzmy się, ja pierdolę mój układ. Maszyny czy wolny ciężar? I to, ale ja teraz jakoś w tych treningach od głuchego właśnie, tam na plecy, pół sztangą wiosłowanie. I to był chyba jedyny ciężar, jedno ćwiczenie, które było z wolnym ciężarem. No, ale chcesz aprobat poprawić też. Tak, no i na przykład przysiady, no to też, a reszta to chyba raczej już tylko linkowo i maszynowo. Nie ma zasady, że musisz robić wolne ciężary. Ja jestem teraz zdania, że po prostu robię to, co daje mi efekty i tyle. Jak mam poprawić dany obszar, na przykład w pleców, no to robię takie ćwiczenie, które wiem, że mi poprawi ten obszar. A nie, wiesz, myślę, że muszę robić, bo tak kurwa każdy robił i tak się przyjęło, a jak będę robił inaczej, to będę kurwa wyśmiewany. Mam to w dupie po prostu. Czasami, wiesz, patrzysz na treningi prosów i jedyne, najważniejsze, co ja bym powiedział dla każdego młodego adepta, co wyciągajcie od prosów, to intensywność. I to, jak potrafią dać z siebie te 100%. To jest takie główne. A drugie, wiesz, nie patrzeć na to, co ktoś robi teraz, a co robił kiedyś, żeby dojść do tego poziomu. Bo teraz on robi właśnie tak, jak mówisz. Jakąś część. Tak jak Mariusz na przykład chce poprawić upper back, więc robi ćwiczenie na upper back. Jeszcze, dawaj. Hop. Jeszcze jeden? Okej, starczy. Przypominamy, z kodem DAVID 10% na wszystkie suplementy musclepower.pl, w tym Gaspari Nutrition. Mariusz za chwilkę wróci, my zrobimy sobie serię pracującą już, żeby nie tracić czasu. Akurat on wróci, zrobi swoją i będzie po kolei. Jak zauważyliście, taki mały tip, porada, żeby brzmieć bardziej po polsku, jak... głęboki wdech, okej. Jak rozciągam, tutaj siadam sobie na maksa, to staram się wypuścić łopatki, uszy, barki do uszu ciągnę tutaj sobie, widzicie? Nie robię przeprostów w łokciach, ale barki do uszu, wtedy rozciągam plecy i ściągam. Wdech, wypuszczam i ściągam. Okay,
rest pause. Jest 20 sekund przerwy. Się nie obowiązujesz? Nie, nie, bo jak wiesz, 15-20 sekund przerwy, to, to już nie będę się rozwiązywał, potem znowu zawiązywał. Ile? 12 za pierwszy, a później 8, na maksa 10? I znowu na maksa. Wiesz, temu miałbym problem. Ludzie się często boją się takich rzeczy, których nie rozumieją, tak jak z linkami gadaliśmy, prawda? Mhm. Że dopóki tego nie zaczniesz robić i nie poczujesz, że o, to mi daje progres, się tego ludzie boją. Ale to tak samo z rearem. Nie wiem, czy bym potrafił tak ćwiczyć. Wiesz, pewnie z czasem bym się nauczył, ale nie wiem, czy bym... Może do tego też dorosnąć muszę, wiesz? Może tak. Nie mówię, że to jest złe. Mówię tylko, że obecnie chyba bym nie umiał. No tutaj fajnie w lustrze widać, jak plecy pracują na pełnym zakresie. Rozciągnięcie i dół. Ja mam tę przewagę, że ja mam zeszycik i wiem, jaki ciężar dokładnie dobrać. Mariusz musi trochę kombinować. Mariusz musi improwizować. Improwizować, dokładnie. Właśnie, właśnie, wiem, co miałem zapytać. Patrzeć. Jak patrzeć na żywo? Zajebiście. Tak? Już byłem drugi raz. Drugi raz. Bo na Bęgu byłem, w tym dwójce. I tam, co samochód rozwalił, tak mówił? Tak, tak. A to jest Banshee, no powiem ci, kurwa, 2 godziny śmiania się. Z dzikim byliśmy. Z dzikim. Mhm. Dziki był pierwszy raz. Mówi, w ogóle nawet nie kojarzył Patrzecia wcześniej. No. A ja miałem bilety, 2 wolne. I wiedziałem, że on jest blisko i bo miał z Krakowa, wiesz, a z Białego nikt nie chciał jechać, bo wszyscy nie, za daleko. No to Łódź, tak? Nie, w Katowicach było. A, w Katowicach. W Katowicach to było. I a dziki w Krakowie mieszka. No to zapytam, mówię, Michał, jak chcesz, to dawaj z Angelą. Nie ma problemu, chętnie i ten, oni z nami pojechali. I on był pierwszy raz i powiedział, że kurwa, nigdy czegoś takiego nie oglądał. Mówił, że tak się usiął, pizdziec, jak on się usiął, a nie oglądał. A ja to jestem fanem Rafała, ale powiem ci, no to, co on odpierdalał na scenie. MMA, rzucał się, kurwa, z niego tak okapało. Normalnie aż krople leciały. Ale to widać, wiesz, pasję w tym, co robi. Ja większość ćwiczeń robię z paskami, na przykład klatkę piersiową wyciskam z paskami. Przez, bo sobie... Żeby nie było stanu zapalnego, znaczy... No, muszę oszczędzać tą rękę cały czas. I dlatego jak mam pasek zawiązany na przykład przy bicepsie, to już tak mocno nie... Odciąża to. Odciąża przedramiona. Ktoś nam może powie, że o Jezu, on wszędzie musi, bo nie ma siły. Nie, to nie chodzi o brak siły, tylko chodzi o to, żeby... Po czasie żeby być dłużej w grze. No, żeby nie zrobić sobie krzywdy. I tak samo mówię, wyciskam na barki, też muszę mieć związany ciężar przy odkładaniu, żeby nie ciągnąć, nie rwało. Dla bezpieczeństwa to wszystko robię. Wy jak podróżowaliście z zawodów na zawody, to samochodem, tak? Wypożyczyliśmy samochód Toyota RAV4, dzięki mojemu bratu, który jest na miejscu. I wiesz, i on pojechał ze mną do wypożyczalni na lotnisko i tam wzięliśmy samochód. Wiesz, plus jest taki, że gość stanął z Murzynką sobie pogadał, nie, tego nie chcemy, tego nie chcemy, tego nie chcemy. I połowę tańsze auto wyszło, nie? No. No tak, bo wiesz, bo jak nie wiesz, to ci wcisną zaraz. Wciskają, on stał tylko, no, no, we don't need, no. A ja bym kurwa nie wiedział, to bym brał wszystko, co on każe, nie? Chcesz to, chcę. Dodatkowe chcę, paliwo. Nie wiem, czy chcę, ale daj muszę. Mi 4 karnistry. No, 4 karnistry, tutaj ropę przewieziemy na handel do Kanady. Do Kanady. Tam to sobie chyba za dużo przewieźć nie da się w ogóle. Ale wiesz co, no w ogóle taka jest sytuacja, ja poszedłem do sklepu, pierwszy dzień sobie zajechaliśmy, idziemy do sklepu sobie zrobić zakupy, nabrałem cały koszyk żarcia, tam napoje, żeby wszystko już było w zapasie, a wiesz jeszcze jak na prepie, kurwa, ja wziąłem tego 24 puszki coli, 24 puszki Sprite'a, nie wiem, z 18 butelek wody, bo ja się nawadniam, wielka mówi, kurwa, ty pojebany, kto to będzie pił, przecież my tego, na 4 dni tutaj przyjechaliśmy, nie? Całą lodówkę w napojach, no ale wziąłem, bo musiałem pić puszki, nie? Podchodzimy do kasy, Remisz swoje zakupy zrobił, może do samochodu. Ja stoję kartą, jest karta, nie działa. Kurwa, okej. Okay. Następną kartą, nie działa, nie? A ona mówi cash, mówię okej, mam cash, nie? Wyjmuję dolary, ona no. No, dolary kanadyjskie, kurwa, nie? Wyjmujesz amerykańskie, nie? Ty, zero karta moja nie działa, pieniędzy nie mogę płacić. Kurwa, nic co tu robić, Biorka poleciała po Remisie, Remisz przyszedł, miał rewoluta wtedy, nie? A, no. I rewolutem zapłacił. Fart. Dzisiaj co prawda sobota, nie niedziela, ale modlitewnik wykonamy. 3 serie robocze, pierwsza na 8-10 i 2 na dużym zakresie, powtórzym, bo 15-20, żeby dopompować i zostaną nam jeszcze łydki.
Ale to jeszcze za chwilę. A do tego jeszcze dojdziemy. Do tego jeszcze dojdziemy. Po reklamie. Wizir najpierw. Niech płacą hajsy. Orbit. Wiesz, niech płacą hajsy za reklam. Duch puszczy. Dobrze, że jest maksymalnie 800 funtów, bo już się bałem, że te prawie 400 kilo zarzucę. Muszę ci jakiegoś steka dobrego zjeść, kurde. Ale właśnie, byłeś wczoraj w fajnej knajpie. No, nowa. Nie wiem, czy kojarzysz Konrada Jachimowicza, on kiedyś startował. No, to. Mistrzostwa Europy, na Arnoldzie. Męska sylwetka chyba. Męska sylwetka. No i otworzył, on jest Suwałk i otworzył knajpę. Od środy, znaczy, się otwiera. Kozak. Widziałem, że Arcie bardzo ładnie wyglądał. Tatar zajebisty był. Skręcisz na masie? Ja kardio nigdy nie robię. To kurwa, to czemu tak dobrze trzymasz się cały czas? Bo ja zawsze, wiesz, mam aktywność dzienną, te, wiesz, kroki. No nie, bo ja też mam aktywność, no ale... W sensie kroki, mi zawsze podcycami, zaraz podlewa, kurwa, czy... No nie wiem, no ciągle też mam. Wiesz, powiem ci, że jakoś tak... Może temu, że... Dwa tygodnie, kurwa, i byś na scenę był gotowy. Z cztery. No właśnie. Z cztery, tak. Daj niżej stopy, niżej. I trochę sobie tutaj musisz przesunąć, bo ty jesteś troszkę no, niższy. No właśnie. Tak, naciśnij na piątkę, gdzieś czwórkę tak myślę. Ja się trochę napiję, bo zaraz będę ciamką. Ale fajnie, kurwa. Tak, zajebista jest. Siłownia Maniac Gym organizowała wielokrotnie Mistrzostwa Polski za starych czasów. I tutaj macie zdjęcia właśnie z tych wydarzeń. Tutaj zgrupowania kadry. Aż z roku 1993, tam na górze jest Paweł Brzuska. Jest Piotr Głuchowski tutaj. Tak, jest Paweł Brzuska. Tutaj jest świętej pamięci Mirosław Daszkiewicz. A tutaj zobaczcie, przypatrzcie się, kto jest tu. Jeżeli ktoś nie poznaje, to jest Ronnie Coleman. W Katowicach. Jak tutaj widzicie, Ronnie Coleman właśnie zdobył kartę pro w 1991 roku. Mała lekcja historii, ale myślę, że coś interesującego. A tutaj początki kulturystyki w Białymstoku. Pierwsza jeszcze taka KF Zachęta to była. Siłownia. Tutaj na górze to jest Artur Sidoruk. Ma teraz siłownię. Mieliśmy i dalej mamy. Rozwija się Białystok sportowo i to nas na pewno cieszy. Jeszcze niejednokrotnie się na pewno tutaj zobaczymy. Jesteśmy na basenie. Zrobiłem plecy. Przed basenem. Zrobiliśmy plecy.
Także trening udany, tak, wszystko jest fajnie. Mariusz kończy urlop i bierze się do roboty. Typowy deal-out dzisiaj, kurde. No, typowy deal-out. Zasponsorowałeś mi. Jedno powtórzenie w zapasie było. Mariusz, przygotowania na wiosnę, tak? Tak, tak. No. I startów będzie tym razem trochę więcej. Zobacz, wiesz, no możesz sobie planować. Teraz też planowałem, że zrobię jeszcze i Portugalię, później zrobię lekki odpoczynek i będę atakował kolejne zawody, a życie zweryfikowało, bo okazało się, że wiesz, no... Znaczy sam uznałem, że potrzebuję więcej masy mięśniowej, nie będę jeździł na zawody po to, żeby ciągać się po ogonach wszystkich, tylko po prostu stwierdziłem, że dobra, na razie kończę, zabieram się za budowanie, nabuduję i wracam poprawiać wynik. No tak jak Ci mówiłem, plan pierwotny jest taki, żeby wyjechać do Stanów na 2 miesiące i tam sobie pojeździć po stanowych zawodach, tych gdzieś tam między Stanami, które będą, żeby nie latać w koło, wiesz, no błędem było to, że na przykład wróciłem do Polski, tydzień posiedziałem, leciałem na ostatni dzień do Brazylii, nie? No to wiesz, jak ja nigdy nie miałem problemu z tym, że trzymałem wodę, tak tam na tydzień przed startem, to Grzesiek jak mi powiedział, że wyglądam jak na 8 weeks out, to się trochę zdołowałem, nie? A nigdy nie miałem problemu. Przyjaciel. No ale wiesz, on powiedział, ale że przynajmniej szczerze. Ja widziałem, mówię, ty no patrz jak ja wyglądam, no mówię jakoś chujowo, no nie wiem czemu tak się dzieje. A to wiesz, stany zapalne, już ten układ mój nerwowy też dostał po dupie wtedy, też ten długi prep był w sumie, te loty, wszystko to się skumulowało. Tam nie czułem się jakiś przemęczony, ale kurde, jak nie miałem problemu z wodą, to nagle tutaj wyskoczyły problemy z wodą, że byłem nawodniony i nie schodziło w ogóle ze mnie. Ale to też stan nauczka. Zapalny jeszcze. Nauczka, no, na przyszłość. Tak, no. Także zawsze lekcje wyciągnięte zostały. Tak, no i będziemy się przygotowywać. Także trzymamy kciuki, zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. Już to raz mówiłem, ale czyli przedtreningówka jeszcze trzyma. I zapraszamy na social media Mariusza, czyli na Instagram. Mariusz Tomczuk po prostu? Tak. Po prostu Mariusz Tomczuk, nie ma innej nazwy. I raczej na kanał YouTube. Raczej nie znajdą. Kanał YouTube, no niedługo zresztą będziesz pewnie gościem. Także zapraszamy na podlaski kuwajcie. No i zostawcie też lajka na Instagramie Muscle Power. Także dzięki bardzo i do zobaczenia. Niebawem. Dziękujemy. Siemanko.